No i zobaczcie, co mi się dzisiaj znów przytrafiło. Tak, zaraz będę już na szczycie, którego, jak sądzę, nikt nie odwiedza. Teraz zaczynam pętlę w pętli, czyli zapętliłem się dokumentnie. No i byłbym zapomniał mojego fantastycznego statywu. Nie wiem jak wy, ale mnie czasem zdarza się zapuścić mniej oczywiste regiony na swoim rowerze. Jak ja tutaj teraz przejdę. I nie inaczej będzie i tym razem. Postanowiłem sprawdzić, czy mój gravel poradzi sobie na trudnych, beskidzkich ścieżkach leśnych. Tędy się nie da. Muszę się wycofać. Rafał z tej strony. Witam was bardzo gorąco. Dzisiaj zamiast zdobywać szczyt, który znają wszyscy, postanowiłem zdobyć szczyt, który znają tylko niektórzy. Więc jeśli jesteście ciekawi, czy uda mi się to zrobić na moim gravelu, zostańcie ze mną, kręcimy. Turbacz na zachodzie, a turbacz na wschodzie. Jak myślicie, na który ze szczytów uda mi się dzisiaj wjechać gravelem? Start z Klikuszowej i od razu na dzień dobry podjazd 7-8%, około kilometra w górę. Teraz asfaltem, a za chwilę będę odbijał w gruntową drogę. Wystartowałem o późnej, jak dla mnie, godzinie, bo już jest po 10 grubo. Ale niestety dzisiaj za dużo czasu nie mam. Przy okazji musiałem tutaj niedaleko do Rabki odwieźć moją rodzinę, więc mam tylko kilka godzin. Pętla bardzo spontaniczna. Nieplanowana wcześniej, na szybko wymyślona. Pierwszy podjazd już za mną. I teraz tutaj w lewo, w gruntową drogę, kręcę już w stronę pierwszej góry. Zamiast tym asfaltem, tak jak mnie informuje znak na drzewie, odbijam w prawo na niebieski szlak. No jest to taka ścieżka, może bardziej pod rower MTB, na jakimś hardtailu albo nie mówiąc dużo fullu, jechałoby się tutaj na pewno bardziej komfortowo, ale ponieważ moja dzisiejsza trasa generalnie raczej później będzie już po asfaltowych drogach, więc stwierdziłem, że nie ma sensu zabierać roweru MTB. No właśnie, tego się troszkę bałem. Tego się niestety trochę bałem, że będzie tutaj właśnie tak. No i niestety jest. To błoto nie ominie mnie. Nawet i tutaj. Znowu muszę ubrudzić mój piękny rower. Nie ma wejścia. Ale jak się chce jeździć gravelem po ścieżkach beskidzkich, no to tak to się musi skończyć. O, teraz już jest lepiej.
Nie ma błota, no ale jest pod górę. No, trudny ten podjazd był tutaj na Janiówkę, ale po początkowych bawach o błoto na razie już dalej bardzo ok, sucha nawierzchnia. Teraz będę miał już troszeczkę lżej na tym podjeździe, a potem z Janiówki będę już kręcił na trubacz. No i spokojny na razie ten podjazd, jeśli chodzi o nawierzchnię na gravelu, bez większego problemu idzie to wyjechać. Tam na dole tylko był początkowo ten błotnisty odcinek, bardzo zniechęcający, ale on był krótki, a teraz co widzicie, bardzo ok. Jestem na Janiówce, 817 metrów, bardzo przyjemna górka. Jak widzieliście, podjazd dość spokojny, tam na początku tylko ten błotnisty fragment trochę zniechęcał, ale teraz mogę nacieszyć oko pięknym widokiem na Tatry. No z tą przejrzystością dzisiaj słabo, trochę wiatr wieje, pewnie to słyszycie na filmie, a teraz będę szybko zjeżdżał już lekko w dół i dojeżdżał do Trubacza. Leciutko teraz w dół, potem na sam Trubacz, chyba lekko też będę musiał podjechać, ale to już będzie bardzo spokojny podjazd. Muszę tylko oczywiście prędkość trochę zredukować, bo na hardtailu bym się tutaj rozpędził i spokojnie tą bardzo przyjemną skądinąd drogę pokonał, ale ponieważ nie mam zbytnio doświadczenia w gravelowaniu po takich beskidzkich ścieżkach, więc wolę jechać spokojnie, ale bezpiecznie. A zobaczcie, jak ładnie. Nikt tego szczytu nie odwiedza. A taki piękny stąd widok. Otóż i on. Szczyt, którego nikt nie odwiedza. Po krótkim podjeździe z Janiówki jestem już na Trubaczu. I teraz z przyjemnością odpocznę na pięknej polance, tutaj zaraz obok góry. I będę podziwiał piękny widok na całe Tatry. No i zjeżdżam teraz z Trubacza, będę przez trzy kopce kierował się na Bilankę i opuszczał leśne ścieżki. Później już będą przede mną tylko szutrowe i asfaltowe drogi, a jeszcze tutaj kawałeczek po lesie trzeba dokręcić. Szybki quiz teraz. Jak myślicie, ile ludzi, ilu rowerzystów jest dzisiaj na Trubaczu? I jak myślicie, ile rowerzystów jest dzisiaj na Trubaczu? No i taka sytuacja. Ciekawe, czy uda mi się tutaj... O właśnie!
Zobaczcie, jak to jest głęboko. Jak ja tutaj teraz przejdę? Tędy się nie da. Muszę się wycofać. O, musiałem ominąć tą wielką kałużę. Tam niestety nie dało się przejść. To nie jest długi odcinek. Bardzo krótki, powiedziałbym nawet. Ale no nie da się go niestety przejechać, bo widzieliście, że rower po same osie się zagłębiał. Więc teraz muszę tutaj pokluczyć trochę po krzakach. Ale widzę, że to już tutaj ktoś szedł tędy, więc... No właśnie, więc... Spokojnie, da się ominąć. Cały czas niebieskim szlakiem tutaj podążam, ale za chwilę już będę wyjeżdżał z lasu. I chyba tego lasu w takiej postaci już dzisiaj mieć nie będę. Znowu gravelowy odcinek, szyprowo kamienisty w dół, teraz jedziemy w stronę Czarnego Dunajca. Widok tutaj na Tatry mam z prawej strony. Troszkę są niestety zachmurzone, ale przez to mam dzisiaj komfort jazdy, bo nie świeci mi słońce w ogóle. Leciutko wiaterek wieje, 25 stopni chyba gdzieś teraz będzie. Jedzie się świetnie. Jadę teraz ścieżką rowerową i dojeżdżam już do Czarnego Dunajca, a później będę szukał tajemniczej pętli puścizn czarno-dunajeckich. Cały czas podążam pętlą puścizn czarno-dunajeckich. Bardzo przyjemna droga szutrowa. Przede mną, nie wiem czy to dobrze widać, ale ja widzę piękną Panią Górę, na której jeszcze jakieś połacie śniegu też się znajdują, jak widzę. Więc widok przepiękny. Pogoda jest kapitalna. Myślałem, że będzie dzisiaj skwar i będę się smażył tutaj na otwartej przestrzeni. A tymczasem niebo jest lekko zachmurzone. Ale bez obawy o deszcz, z leciutkim wiaterkiem, więc po prostu relaks w czystej postaci. Dojechałem do Orawsko-Nowotarskich Torfowisk. Teraz chwila przerwy, tutaj w takim bardzo przyjemnym miejscu biwakowym. Można chwilę spokojnie odpocząć, gdybym miał więcej czasu, to pewnie jeszcze bym tutaj tą małą pętelkę pieszą zaliczył wokół tych torfowisk, no ale niestety tam już z rowerem nie będę się pchał, więc teraz tą pętlą puścizn czarno-dunajeckich jeszcze będę tam chwilę po lesie krążył do Czarnego Dunajca, a potem szlakiem wokół Tatr już będę wracał do Klikuszowej, ale jeszcze kilka ciekawych widokowo miejsc przede mną.
No tutaj to się trochę czuje jak nie na podhalańskich ścieżkach, tylko w Puszczy Niepołomickiej albo w moich ulubionych rodzinnych Lasach Radłowskich, bo ścieżka idealnie gładka, leciutki szuterek, więc żadnych problemów, żadnego wysiłku w zasadzie, więc można sobie spokojnie odpocząć. No jestem już na szlaku wokół Tatr, więc teraz podejrzewam, że będzie trochę więcej rowerów, no ale warunki dzisiaj do kręcenia idealne, więc nie ma się co dziwić, że ludzie na rowery wychodzą i bardzo dobrze, im więcej rowerowych turystów, tym lepiej. Teraz szlakiem wokół Tatr będę okrążał Czarny Dunajec, a potem już zbliżał się powoli do Klikuszowej. Chociaż nie będzie to jeszcze tak szybko, bo tam kilka podjazdów mnie jeszcze czeka. Ładny widok na Gorce mam teraz. Tatry już za mną, szlak wokół Tatr już za mną. Za mną także oczywiście Trubacz, na którym byliśmy wspólnie. A po prawej stronie, czego zapewne dobrze nie widzicie na filmie, jego królewska mość Turbacz, na który oczywiście dzisiaj się wybierać nie będziemy, no bo wyjazd gravelem na Turbacz no raczej byłby karkołomnym wyczynem. Ciekaw jestem, czy komuś z Was się to udało. Czy ktoś na Turbacz gravelem wjeżdżał? Jeśli tak, to niech napisze koniecznie w komentarzu swoje wrażenia. Czy jest sens? Bo moim zdaniem chyba nie za bardzo, ale może się mylę. Natomiast na Turbacz jak najbardziej gravel polecam. Jestem we Wróblówce. Puściutkie drogi, nadal piękny widok na Gorce. Jeśli szukacie fajnej gravelowo-szosowej pętli wokół Gorców, to odsyłam Was do mojej wczesno-wiosennej, późno-zimowej pętli wokół Gorców właśnie. Można ją oczywiście wykręcić o każdej porze roku. Trasa bardzo widokowa, fragmentem przez słynne Veloczorsztyn, ale nie tylko, więc klikajcie, oglądajcie i wykręcajcie. Teraz skręcam tutaj na Morawczynę i troszeczkę wspinania mnie będzie czekało. Teraz się ładnie zjeżdżało cały czas, no ale wiedziałem, że ta końcówka będzie troszeczkę sinusoidalna, ale ten zjazd był bardzo przyjemny, a podjazd widzę, że nie groźny, więc spokojnie kręcimy w górę. Dzisiaj mam dobrą synergię ze słońcem, bo za każdym razem jak podjeżdżam, to słoneczko mi zachodzi i leciutki wiaterek, teraz troszkę z boku, ale zupełnie nie przeszkadza.
teraz na Pyzówkę. Mam tutaj troszeczkę ciężki podjazd. No do Pyzówki mam już niedaleko, jeszcze około 3 km. Tam przy milenijnym krzyżu na wzniesieniu pewnie zrobię ostatni odpoczynek. A tutaj po prawej stronie już widzę Trubacz, który dzisiaj odwiedzałem, i Janiłówkę nieco wcześniej, więc pętla powoli się zamyka, a z Pyzówki będę już w dół przez Przełęcz Sieniawską, którą dzisiaj na początku zaliczałem, wracał do Klikuszowej. Krzyż milenijny tutaj po prawej stronie, ale nie wiem, czy będę tam pod sam krzyż wyjeżdżał, bo tam chyba nie bardzo jest się jak schować przed słońcem. A chwaliłem je, że w dobrej synergii dzisiaj ze mną, a ten ostatni podjazd niestety w pełnym słońcu. No ale nie można mieć wszystkiego. I tak było bardzo życzliwe dzisiaj dla mnie słońce, więc nie ma co narzekać. Dojechałem na Pyzówkę i krzyż milenijny. Nie będę tam wychodził, bo słońce strasznie teraz grzeje, więc schowam się tutaj w tej małej altance i chwilkę odpocznę, a potem już będę kręcił w dół do Klikuszowej. Pod krzyżem milenijnym na Pyzówce kończy się moja dzisiaj spontaniczna pętla po Beskidzie Orawsko-Podhalańskim. Za chwilę będę zjeżdżał już do Klikuszowej. Ostatni, myślę, że widokowy odcinek przede mną. Mam nadzieję, że pętla Wam się podobała i że przyjedziecie na Trubacz, nie na Turbacz, chociaż na Turbacz też oczywiście polecam, ale na Turbacz gravelem raczej bym się nie wybierał, natomiast na Trubacz jak najbardziej widzicie można, więc polecam Wam bardzo gorąco. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. Tradycyjnie kręćcie dużo i bezpiecznie. Widzimy się już niebawem w kolejnej mojej rowerowej propozycji. Wszystkiego dobrego. Cześć! No i moi drodzy, ogromne podziękowania za wszystkie pyszne kawy, które ostatnio wypiłem dzięki Waszej hojności. Jeśli ktoś z Was chciałby jeszcze dolać trochę kawy do mojego termosu, to odpowiedni link znajdzie w opisie pod filmem. Z góry wielkie dzięki za wsparcie. No i zobaczcie, co mi się dzisiaj znów przytrafiło. Na szczęście, słuchajcie, na szczęście mam 10 metrów do samochodu.